Witam. Każdy chyba w swoim życiu taki moment, kiedy chciałby trochę pohałasować. Jednym z lepszych narzędzi, jakie ludzie do tego wymyślili, są bębny. Te, które chciałbym dzisiaj zaprezentować, to bębny o korpusie wykonanym z drewna brzozy i dwóch kozich skórach napiętych za pomocą sznurów. Brzmienie bębna zależy od wielu czynników. Od rodzaju skóry, od rodzaju materiału, z jakiego jest wykonany, od grubości skóry, od jej napięcia i oczywiście od wielkości. Wielkością mogły być bardzo różne, począwszy od niewielkiego bębna, właściwie przypominającego średni garnek, aż do całkiem pokaźnych. Ten egzemplarz jest to bęben wysokości 40 cm i średnik 35. Na tej samej formie zrobiłem nieco inny instrument, krótszy, w wysokości 20 cm, wyposażony w strunę napiętą na jednej z membran, która daje ciekawy werblowy warkot. Natomiast trzeci to już bęben wagi ciężkiej. W wysokości 55 cm i średnicy 48. Aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat tych oraz innych instrumentów wykonywanych przeze mnie, proszę pisać na adres instrumenty@odwa.com.